W dzisiejszym filmie mam dla Ciebie 5 ćwiczeń na stopę, które pozwolą Tobie biegać szybciej, efektywniej, ale przede wszystkim bez kontuzji. Cześć biegaczu, ja nazywam się Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania. W dzisiejszym filmie przedstawię i omówię Tobie ćwiczenia na stopę, które pozwolą Tobie biegać szybciej, efektywniej, mocniej odbijać się z tej stopy, ale przede wszystkim też lepiej amortyzować Twoją stopę podczas lądowania, co w przyszłości może zabezpieczyć Cię przed kontuzjami. Ale zanim do tego dojdziemy, kliknij proszę subskrybuję kanał, wtedy nie przegapisz filmów, które dla Ciebie nagrywam, filmów, w których dzielę się z Tobą ćwiczeniami, moją wiedzą, doświadczeniem trenerskim, fizjoterapeutycznym, wiedzą ze studiów, wiedzą z pracy z moimi biegaczami, więc kliknij subskrybuj, wtedy nie przegapisz ponad 240 na ten moment filmów, które dla Ciebie nagrałem, stworzyłem, żebyś biegał i był zdrowy. A teraz zapraszam do ćwiczeń. Pośród tych 5 ćwiczeń, które przygotowałem dla Ciebie, które mam dla Ciebie, będzie m.in. ćwiczenie na odwodzenie palucha, ćwiczenie krótkiej stopy, tak zwana krótka stopa, ćwiczenie na chociażby korekcję ustawiania, prawidłowego ustawiania i obciążenia stopy, zwijanie ręcznika, czy chociażby wzmocnienie zginaczy podeszwowych stopy. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętaj o tym, aby do ćwiczeń przystąpić rozgrzanym, czy chociażby właśnie po tym rolowaniu dynamicznym, rolowaniu łydki, podudzia, ścięgna Achillesa, rolowaniu stopy piłeczką golfową, piłeczką do tenisa, piłeczką dla psa, czy piłeczką do lacrosse. No i też możesz to samodzielnie wykonać, automasaż stopy, masując rozcięgno podeszwowe, masując przestrzenie międzypalcowe pomiędzy właśnie paliczkami od grzbietowej strony Twojej stopy. I teraz zabierzmy się już za ćwiczenia. Pierwszy z nich będzie odwodzenie palucha. Jest to bardzo ważne ćwiczenie, jeżeli chodzi o stabilizację stopy, stabilizację naszej stopy podczas spoczynku, zarówno jak i podczas biegu. Paluch odgrywa bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi właśnie tutaj o odbicie podczas biegu. To on tak naprawdę nadaje nam pędu, ale też bardzo ważne jest tutaj, jeśli chodzi o stabilizację stopy. Więc odwodzenie palucha. Pamiętaj, aby nie podnosić palców za wysoko do góry. Najlepiej, żeby całe spoczywały na podłożu i wykonujemy ruch tylko odwodzenia palucha, czyli ruch palucha w bok. Jeżeli to ćwiczenie jest trudne w pozycji stojącej, wykonaj to w pozycji siedzącej. Możesz sobie też na początku pomagać swoimi rękami, pomagać ruszyć ten palec, bo często może być tak, że po prostu jest tam beton i nie idzie. Ćwiczenie krótka stopa. Jest to bardzo znane ćwiczenie w świecie fizjoterapii. Ćwiczenie polegające na tym, że chcemy jak najbardziej skrócić stopę, nie odrywając jej od podłoża, jednocześnie jak najbardziej uwypuklając łuk naszej stopy. Pamiętajmy przy tym ćwiczeniu, aby wykonywać to ćwiczenie dokładnie bez pośpiechu. Zwijanie ręcznika, zwijanie szmatki, może być to też połączone ćwiczenie przyjemnego z pożytecznym. Ćwiczenie przyjemne, a pożyteczne wycieranie podłóg. Ćwiczymy tutaj mocno mięśnie, krótkie stopy, mięśnie, które pracują na tą naszą właśnie malutką stópkę, która podczas biegu musi nam nadawać pędu. Zwijamy ręcznik, mocno pracując stopą, starając się tylko pracując, zginając podeszwowo naszą stopę i dosłownie dziabiemy ten ręczniczek, szmatkę do siebie. W tym ćwiczeniu wykorzystamy gumę miniband. Jak dobrze wiecie, gumy miniband są świetnymi rezystorami, opornikami, świetnymi narzędziami do ćwiczenia mięśni pośladkowych. Zachęcam Was do tego filmu, gdzie przedstawiam ćwiczenie na pośladki dla biegacza, ale również możemy dzięki temu ustawiać, pracować nad korekcją ustawienia naszej stopy. Poprzez właśnie tutaj ustawienie stopy możemy też popatrzeć wyżej, jak
ustawiają się nasze kolana. Kiedy mamy nadmiernie stopy zapadnięte do wewnątrz, no to rozciągamy gumą na zewnątrz, tak, dzięki czemu zmienia się ustawienie stopy i podłudzia względem uda, przez co nasze kolana ustawiają się w pozycjach neutralnych. Jest to bardzo ważne, w szczególności dla osób, które mają częste problemy z kolanami, częste bóle kolana, zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego, czyli ten tak zwany ITBS, czy chociażby na przykład zespół cieśni przedziałów podłudzia, czyli popularny shin splint. I ostatnie ćwiczenie w naszym dzisiejszym zestawie ćwiczeń na wzmocnienie stopy dla biegacza jest to ćwiczenie typowo siłowe, unoszenie do góry, czyli praca mocna stopy, łydki, ścięgna Achillesa na jednej nodze. Druga noga jest w powietrzu, możemy się gdzieś przytrzymać czegoś dla równowagi, ale jeżeli nie trzymamy się, to wtedy też pracujemy mocno nad stabilizacją. Trzeba sobie tutaj zadrzeć palce wysoko do góry, więc dzięki temu też również mocno pracujemy nad rozcięgnem podeszwowym, tak, i paluchem. Zadzierać palce do góry możemy za pomocą czy do hantelki, czy ja też używam w domu zwiniętego ręcznika, tylko żeby to był dość taki coś, co nam podnosi te palce do góry, żeby to nie uciekało, żeby ten ręcznik był mocno zwinięty w rulon przy ścianie i jedziemy do góry. Dlaczego ćwiczenia stopy są tak ważne? A ale przecież mamy wszelkie te buty z amortyzacją, buty, które zabezpieczają nas przed nadmierną pronacją, buty, które stabilizują, amortyzują i tak dalej, ale to nie wystarczy. Buty zabezpieczają nas przed negatywnymi skutkami niewydolności, czy chociażby niewydolności naszych mięśni, czyli osłabienia naszych mięśni, czy chociażby ograniczeń ruchomości w stawie skokowym, braku siły, po prostu braku odwodzenia palucha, czy wszelkich niestabilności wynikających z tego, że nasza stopa jest słaba. Tak? Stopa podczas biegu wykonuje od 650 do 850 kontaktów z podłożem, więc przeliczając to razy dystans, razy masa naszego ciała, są to kolosalne sumy, dlatego tak ważne jest ćwiczenie stopy, które wystarczy nam dosłownie 5 minut przed treningiem, przed każdym treningiem, taka aktywacja stopy, no bo też trzeba pamiętać o tym, że stopa jest naszym, można powiedzieć, pierwszą częścią naszego ciała, która zbiera informacje z podłoża i jest takim informatorem proprioceptywnym, można byłoby łatwo ładnie powiedzieć, który mówi o stabilności i ułożeniu naszego ciała w przestrzeni, więc stopa odgrywa bardzo ważną rolę również w równowadze, nie tyle w lokomocji, czy transmisji sił, czy chociażby tej sile napędowej naszego kroku biegowego do przodu, ale przede wszystkim w równowadze, w stabilności naszej sylwetki, która właśnie podczas biegu musi być jak najbardziej w stanie tym równowagi, jak najbardziej stabilna, żeby ten bieg był wysoce ekonomiczny i przynosił nam pożądany rezultat pod postacią dobrego wyniku na mecie, a oczywiście w konsekwencji tych wszystkich niewydolności naszych, żeby właśnie ta nasza stopa potrafiła działać, pracować tak, aby zabezpieczyć nas przed nadmiernymi przeciążeniami, co w konsekwencji może skutkować kontuzją. Dlatego warto dbać o stopę, warto ćwiczyć mięśnie stopy, właśnie te chociażby te kupie 5 minut przed treningiem. A dla kobiet jest to bardzo ważny element, w szczególności jeżeli często chodzicie w butach, które te tak zwanych balerinkach, czy innych, które ściskają mocno stopę, czy chociażby w butach na obcasie, gdzie jest mocno obciążenie rozcięgna podeszwowego, mocno obciążenie mięśni podłudzia, mięśni łydki, ścięgna Achillesa, czy chociażby buty, które ściskają, no to właśnie one powodują to, że na przykład halux pojawia się przez to, że mięsień odwodziciel palucha jest non-stop mega rozluźniany, zbyt mocno rozciągnięty i ta stopa jest ściśnięta, więc warto tutaj dbać o te ćwiczenia, czy biegacze, czy osoby, które nie biegają, a w szczególności kobiety, żeby później nie męczyć się z zapaleniem rozcięgna podeszwowego w końcowym etapie ostrogi piętowej, czy chociażby tutaj wspomnianego wcześniej już palucha, kość lawego, język mi się plącze, ale właśnie miejcie to na uwadze. Zapalenie rozcięgna podeszwowego, halux, paluch koślawy, czy chociażby ostroga piętowa, dlatego warto ćwiczyć swoją stopę również z tych względów pozabiegowych. Jeżeli dotrwałeś do tego miejsca, napisz w komentarzu proszę Ciebie, ćwiczenia na stopy
od Matnera. Zachęcam Cię również do pobrania darmowego e-booka 7 najważniejszych ćwiczeń rozciągających dla biegacza. Tego e-booka już pobrało przeszło 2000 osób, 2000 zadowolonych biegaczy, którzy rozciągają się, wiedzą jak się rozciągać, dbają o swoje ścięgno Achillesa, rozciągno podeszwowe, mięsień gruszkowaty i tak dalej. W tym e-booku pokazane są ćwiczenia, jakie robić, jakie ich nie wykonywać, jakie mogą być negatywne skutki przykurczenia danych partii mięśniowych, więc zachęcam, polecam. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie filmu, kliknij tam, zobacz więcej. Tam jest link do e-booka, do strony mojej i tam jest e-book 7 najważniejszych ćwiczeń rozciągających dla biegacza. Ja Tobie dziękuję za oglądanie. Z Tobą był Paweł Matner, fizjoterapeuta i trener biegania. Polecam Tobie film, gdzie przedstawiam ćwiczenia na otwieranie biodra i je omawiam. Ten film pojawia się gdzieś tutaj. Ćwiczenia na otwieranie biodra. Paweł Matner. Biegajcie i bądźcie zdrowi. Pozdrawiam. Cześć.